Turek.net.pl. Relacja. Dzisiaj odbyły się finały Halowej Ligi Piłki Nożnej w Malanowie. To zgrywka tych organizowanych po raz trzeci tutaj na sali sportowej. Wystartowało 14 drużyn. Drużyny były podzielone w pierwszej fazie na 3 grupy. Następnie po rywalizacji grupowej odbyła się faza play-off, w której uczestniczyło 8 najlepszych drużyn. No i z tych 8 najlepszych drużyn wyłoniliśmy 4 zespoły, które dzisiaj spotkały się w meczu o trzecie miejsce i w meczu finałowym. Trzecie miejsce zwyciężyła drużyna Szybko i Konkretnie, składająca się z reprezentantów Malanowa. Natomiast w meczu finałowym po raz kolejny bezkonkurencyjny okazał się FC Kawęczyn, który pokonał pewnie UKS Potworów i tym samym obronił zdobyty tytuł przed rokiem. Najwięcej informacji, najwięcej ogłoszeń, najwięcej rozrywki. Turek.net.pl, numer 1 w Turku i powiecie.